Pięknie, pięknie w tym urzędzie, pięknie, pięknie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, dzień dobry. Czy ja mógłbym przed panem... Spieszę się, wie pan. A, wie pan, nie ma problemu, mnie tam się nigdzie nie spieszy. O. Gadaj pan, jasne, jasne. Czyli mogę, dziękuję. Oczywiście. Super. A pan do urzędu zgłosić narodziny dziecka, co? A. Po twarzy widzę, że syn, nie? Syn? Proszę pana, cały tatuś. I co, był pan przy porodzie? A, proszę pana, byłem, proszę pana. Ta magiczna chwila, kiedy dziecko przychodzi na świat. Pan, ten cud natury, proszę pana. Aha. Te wszystkie płyny. Te... Aha. Co, nigdy więcej, nie? Żebyś pan wiedział, no. Nigdy więcej. Ja się, proszę pana, jutro idę wykastrować. O, matko, radykalnie. A pan jak wrażenia po porodzie? No, proszę pana, było jak na meczu. O. Dawno mnie tak nikt nie zwyzywał. Ale wie pan, ja już mam w domu trójkę, także jestem przyzwyczajony. Ło, trójkę pan ma. Ło, to musi być masakra. Nie, masakra to panie będzie na pępkowym, panie. No, pędzloscy przyjdą z drugiego, kafloscy z kamienicy obok, o. Więc Koski przyjedzie, no jak dostanie przypustkę, bo to nie wiem jak teraz w seminariach, nie? Także słuchaj pan tego. A jak reniferki dzwonią dzwoneczkami. Święta w tym roku będą wcześniej, panie, no. No. Ale widzę, że pan też jakąś tak po wojskowemu baterię przygotował. Pokaż pan. No, patrz pan, zobacz pan. O. Pokaż pan. O. O matko, panie. Co? Imbem, proszę pana, balantines. Co źle? No proszę pana, w Polsce nie powinno się pić trunków, których nazwy po polsku nie można wymówić, no. No bardzo dobre. Jak bardzo dobre. Zgniły zachód, to i to zgnilizną zajeżdża, panie. A popatrz pan na to, panie, co ja tutaj mam, panie. O, A co to, woda po ogórkach? Nie ochnij pan, no. Ło, ale pali, proszę pana, ogień. No proszę pana, wystarczy, że dwa razy niuchnę i nie muszę włosów w nosie depilować. No, zapomniałem się pod pachą podgolić. Wypalone! To co? Łykniem, bo odwykniem? Co? Wie pan, no nie wiem, czy możemy, no. Ja mówię, że możemy, to możemy. Przecież to cały urząd to jest za nasze, proszę. A nie, spod pachy panu nie dam. Moment, to jest kultura. Proszę bardzo, spróbuj pan tego. O, to co? Za zdrowie? No, zdrowie, proszę pana, zdrowie dzieci. Tak, bo dzieci są najważniejsze. Najbardziej wkurzające, ale to pan zrozumie. No ale proszę pana, pan ma trójkę, to musi być wyzwanie. Nie, proszę pana, wychowanie trójki dzieci to żadne wyzwanie, pod warunkiem, że jest do tego czworo dorosłych. O, jak czworo? No teściowa, żona, dwie nianie, no ja też oczywiście pomagam, bo ja im tam na cały tydzień grafik układam. Dwie nianie? To pana stać? O, proszę pana, ja tyle zasiłków biorę, proszę pana, że jeszcze to 500+, to ja nie wiem, na co kasę wydawać, proszę pana. No to zdrowie. Chwila! Co? Moment! Co? Zaraz, Co? Momencik! Co? To pan jest za tymi? To pan jest za tamtymi? Nie dla psa kiełbasa. Basia! Tę karkóweczkę mi tam obróć na drugą stronę, tę mniejszą, ja zobaczę, czy... Jednak ktoś przylazł! Ościągnij to mięso. Najwyższa pora, ile można czekać? Człowieku, ciesz się, że w ogóle urząd jest otwarty w obliczu tej tragedii, która na nas spadła. Na 30 pracowników jest nas w robocie czworo. Co, znowu wirus? Gorzej. Ekspres do kawy się zepsuł. Ach. No, pan chyba kpi. Panie, na barkach moich i dwóch koleżanek trzyma się cały ten bajzel. I to tylko dlatego, że pijemy rozpuszczalną. Zaraz, a ta czwarta osoba? No to dyrektor. On pije yerba mate. Cały dzień chodzi na yerbany. Dobra, który był pierwszy? Ja. No przecież mnie pan przepuścił. Tak, tylko wtedy nie wiedziałem, że pan jest opozycyjną mędą. Proszę pana, tutaj mam papiery ze szpitala. Może być troszeczkę pognieciony? Może być. Proszę. Także ja chciałbym zgłosić narodziny syna. Mhm. 4700. Tyle to kosztuje? Tyle ważył, no. Widać, że pierwszy raz. Co za kloc. 4700. Wcale się nie dziwię, że pana żona zwyzywała. To tak jakby próbować wyciągnąć pralkę przez komin. Panie. Imię żony.
Co tu jest wpisane? Swang Hang. Ona jest Azjatką. Ho! Albo lodówkę przez dziurkę od klucza. Panie, mówisz o dziurce od klucza mojej żony. No. Dobrze dam. A jakie imię pan wybrał dla syna? Jedyne, oczywiste, najważniejsze. Jarosław. Jarosław. Dzieciak jeszcze nigdzie nie był. W żłobku nie był, w przedszkolu nie był, w domu nie był, a w dupie już jest. Panie. Panie. Z takim imieniem to mój syn co najmniej prezesem zostanie. O, bez przesady. Nie każdy Andrzej jest prezydentem. Ja bym mu dał Kevin. To krótkie i modne, a święta to i domu popilnuje. O, teraz nikt tak nie nazywa dzieci. Nie? To jak teraz prawdziwi Polacy nazywają dzieci? Karol. O, jak papież. Adam. Jak Małysz. Brian. Jak głupio. No dobra, niech pan powie, co by się panu najbardziej podobało. No, no najbardziej by mnie się podobało, jakby syn zarabiał dużo pieniędzy i miał dużo dzieci. To. Tadeusz. Dlaczego? To będzie i ojciec, i dyrektor. Dobre. No dobre, dobre, dobre. A żonie to jakie imię się podoba? To już lepiej, Jarosław. Wiem. Niech pan mu da swoje imię i będziecie na niego wołać junior. Ja wiem. Alfons junior to... Średniawo. Nie wiem, a pan ma dzieci? Myśmy z żoną ustalili, że jednak nie chcemy mieć dzieci. Aha. Tylko jeszcze nie wiemy, jak im to powiedzieć. Najlepiej szeptem. Dobra. Pierwsza myśl jest najlepsza. Pan wpisze, Jarosław. Proszę bardzo, Jarosław. A nazwisko? Po mnie. Jarosław po mnie. Panie, jakie po mnie? Jakie po mnie? Co tam pan piszesz? No a po kim? Po ojcu. Czyli po panu? Tak. Jarosław po panu. Koleś, jakie po panu? Po mnie, znaczy po ojcu. Masz pan napisane, jak mam nazwisko, po prostu przepisz, no. Bardzo proszę. Czyli będzie Jarosław Tusk. Taka koalicja. Fajnie, będzie się sam ze sobą kłócił. Nie, dobra, panie, już wystarczy tego stania. Ja tu przyszedłem w kolejce, proszę, do widzenia. Gdzie, mordo zdradziecka? Już się pchasz do koryta, wygraj wybory najpierw. Nie rozmawiam z patologią. Z patologią? Człowieku. Ja biorę 500+, człowieku. Zasiłek dla bezrobotnych, człowieku. Zasiłek rodzinny, człowieku. I takie zasiłki, że nie potrafię nazwać, człowieku. Moja rodzina jest ustawiona na 3 pokolenia w przód. Także nie mów do mnie patologio, ty niżu społeczny, ty biedak. Dobra, wszystko już gotowe? Do widzenia. Towarzystwo mi nie odpowiada. Do widzenia. Idę. A, wróciłem. A po co pan wrócił, panie Tusk? Po papiery. I po to, bo to za moje. No, nareszcie, wie pan, bo ja się spieszę do żony. No widzę właśnie, ładne zakupy pan zrobił do szpitala. A nie, proszę pana, to na pępkowe. Tu mam te szpitalne papiery, proszę uprzejmie. Pan zobaczy i takie jeszcze mam jedno pytanko, wie pan. Te 500+, to też u pana mogę załatwić? Nie, no gdzie? No to w MOPS-ie. A chwila, ja myślałem, że pan jest przeciwko 500+. Oczywiście, że jestem. Przeciwko dawaniu, ale nie przeciwko braniu. Jasiek! No? Jasiek, szwagier. Tak. Jeszcze raz ci powtarzam, to jest odpowiedzialna robota. Ja wiem o tym. Robimy kukły do palenia na demonstracjach. Nie możesz być pijany w robocie. A co się takiego stało? Co się stało? Wczoraj przyżył Komorowskiemu odwrotnie nos. Ja sobie nie życzę, żeby w nocy to komandosi wpadli za obrazę prezydenta. Daj spokój. Lepiej mów, co z tym zrobić teraz. To już kończymy. Rób dół. No. Ja robię górę. Jak skończymy, masz to wszystko nasączyć benzyną, żeby się lepiej paliło. Dobra. A mogę spirytusem?
Nie możesz. Dlaczego? Spirytus, żeśmy już wyłączyli z gry. A to dlaczego? Dlaczego? Tydzień temu budzi mnie hałas w nocy, schodzę do piwnicy, patrzę, a ten dziadyga dusi Tuska. Myślę sobie, pewnie przez to ofę mu podpadł. Każdy ma prawo wyrażać pogląd, jak chce. Dopiero się przyjrzałem, a ta dziadyga spirytus wyciskała z Tuska. Miednicę podstawił. Tam. Dzień dobry. Pan Słomiarz, tak? Tak. Dzień dobry. Ja po odbiór kukły, bo zamawiałem. No chcemy na zakładzie u nas w przetwórni ryb zrobić strajk i chcemy spalić kukłę dyrektora. Kukłę dyrektora? No. Dobrze. A jak on wygląda? Taki głupi cep z nalaną gębą. Jasiek, tu gość twój rysopis podaje. Ty jesteś jakimś dyrektorem? A nie, patrz pan, to ten! Ten? No ten, no! Na pewno? Na 100% dać się chce go z miejsca w gębę zalutować, no! To ten, dobra. Dobrze, dlaczego pytam? Ma pan się dobrze przyjrzeć, czy to ten? Bo tutaj ludzie wpadają czasem po te kukły, w takim szale, w takim amoku, nie patrzą co biorą, aby tylko wziąć i spalić. Tak. Ostatnio w kwietniu, kto to tu wpadł? Z Gazety Polskiej przyszli. A, z Gazety Polskiej przyszli, wzięli, zabrali, też nie patrzyli co biorą, każdy taki pospieszalski. I co się stało? Przez pomyłkę pod ruską ambasadą spalili marzannę. Nie, Janek? No, niemożliwe. No i co? No i co? No, dzieciaki z przedszkola musiały wrzucić do rzeki Putina. Także pan się przyjrzy, czy to ten. Tak, dzieciaki utopiły Putina. No, na szczęście wiosna i tak przyszła. Nie się nie zorientowała. A jak tam w ogóle teraz? Na warsztacie? Dużo roboty? O, panie od cholery! Z 2012 Tusków do zrobienia na euro. A dla kogo to? Dla kiboli. No i co, zdążycie na to euro? No żeby zdążyć, musieliśmy Chińczyków zatrudnić. Siedzą tu w piwnicy, szyją. A skąd pan Chińczyków wytrzasnął? Autostradę budowali. Autostradę budowali, ale im nie płacili, no to ja ich wziąłem. Znaczy, ja też im nie płacę. Ale tutaj za to mają siedzącą robotę pod dachem, no to... Ty, ale bo ci nie mówiłem, po Jaruzelskiego kukłę już dzwonili. Już? Tak, bo chcą wcześniej zobaczyć, że... A, tak, a co z tym Jaruzelskim? A, bo zawsze robimy jeszcze na 13 grudnia Jaruzela. Tak. Żeby go tam spalili pod domem, no. pod oknem. No i robimy tego Jaruzela. I to już przychodzą co roku po niego, to się tak z tym... Zżyli z nim, z tym generałem całym? Demonstranci, tak? Tak. No. Tak się z nim zżyli, że nie podpalą kukły, dopóki generał im nie wyda rozkazu przez okno. A jakiego rozkazu? Ognia! Dobrze szyjesz? Dobrze szyję. Podwójnie tu bierz. Dobra. A panowie, a dla takich znanych ludzi, takich z pierwszych stron gazet, celebrytów, o, robicie coś? No ja dla pani Szczepkowskiej zrobiłem kukłę pani Jandy, a z kolei dla pani Szapołowskiej zrobiłem kukłę pana Englerta. Ale z tym Englertem to pech był. Co tak, pech? Nie. Co pech. To się stało? Żeśmy go tutaj postawili w magazynie przy kukle Moniki Bellucci i się zajął. Jak to się zajął? A normalnie, samozapłon. A zaraz, a ta Bellucci, to dla kogo? A to dla mnie. A panu na co? To pytanie kolego narusza moją prywatność. Dobrze, przynajmniej ma zajęcie, za wodę się nie bierze. Tak, ma tę Monikę, sobie ją tam czesze, sobie ją tam głaszcze, rozbierał, zbiera. No weź. Zrobi jej tam ten warkocz ze słomy. Jak się zakurzy, to ją tam przemłóci. Jak to chłop? A zaraz, za granicę? Za granicę coś robicie? Biorą? Tak, ta, tego królewicza już wyrobili. Do Londynu? Tak. Dla antymonarchistów tego królewicza Williama i ta jego żona, to jak ona się nazywa? Pipa. Pipa to jej siostra. Z tego wszystkiego tylko Pipę zapamiętał. No. A oglądałem w telewizji, oglądałem z żoną, to... No trzeba przyznać, to był ślub stulecia.
Ślub stulecia to byłby, jakby się papież ożenił. Nie, Janek? Tak. No, papież się za dziewczynami nie ogląda. No, w tym wieku to jeszcze tylko pozdrawiać może. Czy ja ci nie mówiłem, wczoraj Lepper przyszedł. Coś ty. No. Lepper? To pewnie po kukłę Balcerowicza, jak zwykle. Nie, tam słomy chciał trochę. A na co mu słoma? Buty za duże kupił. Cały Andrzej, cały da, Andrzej. Dałem. A ostatnio ktoś u nas zamówił kukłę Kalisa. Nie, Janek? A, ale nie odebrał. Nie odebrał? Czemu? A nie dał rady unieść. Tak się mówi słoma, ale to taki wał unieść, to... Nie, no to jest, nie jest łatwo. No to siły nie miał, no to słabiak jakiś. Słabiak, słabiak. Ten napieralski tylko w gębie mocny. To sobie na pamiątkę chciał zdjęcie zrobić, ale już nie ma pamięci w telefonie, bo na tego banem wypstrykał wszystko. Pierwszy raz w życiu murzyna widział? Nie. Aha, no i co z tą kukłą Kalisa się stało? Stała tam się kurzyła. W końcu przyszedł Pudzian i ją wziął. A temu na co? Sparing partnera szuka. No jak mu z tą kukłą poszło? Jeszcze jakoś Pudzian pierwszą rundę dał radę. W drugiej rundzie wyszedł zmęczony, go kukła podcięła i udusiła. No tak, tam... Pudzian to w ogóle nie ma kondycji. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Leży czerwony bez tchu, a kukła się nawet nie spociła. A zaraz, a prezesa Kaczyńskiego, o, Kaczyńskiego zamawia ktoś? A, to Stefan przychodzi po niego. Niesiełowski. Przyszedł ostatnio po kukłę prezesa, ale nawet nie zdąży jej podpalić, bo tak ją zwyzywał, że sama z siebie się rozpadła. Zacięty skurczybyk? Tak. No ale, panowie, no narobicie się tych, przy tych kukłach, to wszystko widzę, elegancko, ubrane, wycyzelowane, tak. A to wezmą na demonstrację i w sekundę z dymem pójdzie. A to nie wszystko do spalenia jeszcze, nie? Nie, nie, nie. Gdzie? Nie wszystko do spalenia. Na przykład ostatnio robiliśmy 20 kukieł na festiwal do Opola. Po co im 20 kukieł? Nie stać ich na prawdziwą orkiestrę, to będzie kukła band. A ja z kolei dla pana Michnika zrobiłem super kukłę Kiszczaka. Kiszczaka? No to jak nie do spalenia, to na co mu? A przytulanka do spania. O flecie generała do gabi i śpią. Śpią? Śpi jak zabity. I tego, a ostatnio, co to jeszcze robiliśmy? Aha, chłop ze wsi przyszedł po bez dwóch zębów. Ta, bez dwóch zębów. A nie, dobrze, z dwoma zębami. No. Wiedziałem, że coś dwa. I zamówił kukłę pani Senyszyn. Na co chłopu kukła Senyszyn? Bo mu szpaki wiśnie obiadały. Kurde, no, patrz, tu mi coś nie idzie. Przestań. No, i od tamtej pory, wczoraj przyszedł zadowolony, całe wiadro wiśni przyniósł. Zadziałało! Nie do przejedzenia. Od tamtej pory we wsi jednego szpaka nie ma. Nawet się bacian wyniósł. No, i Nergala robiliśmy, nie? Tak. A, Nergala. To pewnie dla Dody. Nie, dla kolędników, bo im się diabeł znudzi. Tak. No i najciekawsze, dla prezesa Pawlaka zrobiliśmy kukłę prezesa Pawlaka. No, no co pan? A na co mu jego własna kukła? Bo mu się nie chce w Sejmie siedzieć. No to kukła siedzi zamiast niego, no to musi być identyczna, no. Ale właśnie, jak taką identyczną zrobicie, to jak odróżniacie kukłę Pawlaka od oryginału? Kukła jest bardziej żwawa. Jeszcze tam... Jeszcze trochę okiem zamruga, tak palcem poruszy, a tamte, bo tamte to nic. Ale podobna kukła do tego stopnia, że żona Pawlaka się pomyliła i wzięła przez pomyłkę na szasę do Egiptu kukłę. No i kiedy się skapowała, że to nie on? Po tygodniu, jak go koza zeżarła. Panie Matlak, gdzie pan się włóczy? Już mi na zakład zgniły ryby patroszyć. Jezus Maria, a co to? Panie Matlak, co to znaczy? No tego się po panu nie spodziewałem.
to ja go jak psa traktuję, a on mi w tajemnicy pomnik. Mówiłem? Głupice! Znalazł, tak? Ja jednak tego nie mogę przyjąć. Dlaczego? Polska teraz czeka na zupełnie inny pomnik. Ja się nie będę wpychał bez kolejki.